Senioralia w Gnieźnie były organizowane w tym roku na granicach Starego Miasta i osiedla Tysiąclecia. Przemarsz sprzed marketu Kaufland do hali sportowej imienia Łopatki był okazją do pokazania, że seniorzy mają dużo energii oraz humoru i siły do zabawy. Dzisiaj tych seniorów naszych kochanych w Gnieźnie jest dość dużo, coraz więcej. W związku z tym też staramy się jako miasto sprostać ich oczekiwaniom, bo tak naprawdę myślę, że tego, co im najbardziej potrzeba, to właśnie dobrego towarzystwa, to po pierwsze, ale też możliwości realizacji swoich jeszcze pasji, zainteresowań, czy nawet poznawania nowych możliwości zajęcia się czymś po to, aby z jednej strony też to był taki sposób aktywnej rehabilitacji, bo przecież nie tylko mamy rehabilitację fizyczną, ale też społeczną, bo chodzi nam o to, żeby ci seniorzy nie byli sami w domach, żeby oni wychodzili na zewnątrz. Stąd też różne projekty, które realizujemy przez miasto, właśnie takie, które mają za zadanie aktywizować naszych seniorów, żeby oni wyszli, jak już wyjdą i poznają kolejne osoby, na przykład w klubie seniora, czy w kawiarence na Karei, to mają nowy sens, widzą nowy sens jakby takiego funkcjonowania społecznego. Dzisiaj rządzą seniorzy, klucze do miasta otrzymają już na hali Łopatki, gdzie będzie całe przedsięwzięcie realizowane. No co w programie? No oprócz występu grupy młodzieżowej na początku, to przewidujemy trzy takie główne konkursy, tak? Pierwszy konkurs to będzie na najmłodszego seniora, tak? I najmłodszą seniorkę, czyli te osoby, które 60 plus kończą we wrześniu tego roku, no mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody. Kolejny konkurs to jest jeden z 10, czyli pytania typowo dotyczące zdrowia. Ciekawe pytania, łatwe nagrody, ale bardzo atrakcyjne. No i kolejny, ostatni konkurs, który będzie, no to jak co roku konkurs tańca, gdzie 10 par powalczy o również ciekawe nagrody. Seniorom, jak mówią, do szczęścia niewiele potrzeba. Zdrowia i pieniędzy. A ja twierdzę, że towarzystwa. Czego jeszcze? Czego jeszcze? No towarzystwa. No, każdy może sobie towarzystwo zorganizować, nie? A co więcej? No więcej na pewno nie. To przyjaciele też. Żeby mieć przyjaciół, to się człowiek dobrze czuje, ma do kogo wyjść, ale jak się nie ma przyjaciół, proszę pana, to wtedy tylko siedzi w domu. Zdrowie przede wszystkim. Zdrowie, przyjaciół, znajomych. To jest ważne dzisiaj. To wszystko. A pani dzisiaj tu przyszła z jakim nastawieniem? Czego pani oczekuje po integracji seniorów? No co ja oczekuję? No wiem, że znajomości na pewno. Zabawa wspólna, zdrowie będzie, zbadam sobie cukier, no i fajnie będzie, myślę. Uznajemy, że w seniorach siła. Biorąc pod uwagę, że w samym Gnieźnie, z tego co pamiętam, to już prawie 20% populacji, myślę o seniorach, czyli osobach po 60 roku życia, to bardzo podobnie wygląda to w całym powiecie gnieźnieńskim. W związku z tym, przepraszam, inwestujemy w seniorów, a tak naprawdę inwestujemy w czas i dobrą zabawę dla seniorów. Dzisiaj rozpoczynając pierwszy raz we współpracy z miastem Gnieznem Senioralia. Senior chce korzystać z życia, ma teraz trochę więcej czasu, ale żeby mógł to robić na różnych polach, to musi być przede wszystkim zdrowy i stąd nasz wkład, myślę o powiecie gnieźnieńskim, a dokładnie szpitalu Pomnik Chrztu Polski, który oferuje bardzo szeroką gamę porad i nie tylko, z których nasi seniorzy będą mogli za chwilę na hali Łopatki skorzystać. Absolutnie, seniorzy są dla nas ważni i dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są bardzo ważni, nie tylko programie takie jak Senior Plus są realizowane w porozumieniu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, ale też w tym roku jesteśmy obecni na targach Viva Senior, gdzie po raz pierwszy będziemy mieć stoisko, będziemy prezentować się, co robimy właśnie dla seniorów. Powstała też Rada Ekspertów do Spraw Seniorów przy Wojewodzie Wielkopolskim, której jestem przewodniczącą i będziemy tam zbierać głosy ekspertów z regionu i dalej przekazywać je wyżej rządzącym, żeby jeszcze lepiej tym naszym seniorom w regionie
regionie się żyło. Czego do szczęścia seniorom brakuje? Jak pani się wydaje? Jak pani to widzi? Myślę, że najważniejsze jest zdrowie i to zdrowie pozwala się seniorom realizować w różnych obszarach, bo bez zdrowia to generalnie nie mogą uczestniczyć w tym życiu społecznym, a rzeczywiście bardzo dużo dla seniorów i w regionie, i w poszczególnych miastach się dzieje. Także jeżeli będzie zdrowie, to myślę, że tylko chęci jeszcze potrzebne są do tego, żeby wychodzić z domu i uczestniczyć w tym życiu społecznym. Impreza zgromadziła ponad 500 seniorów.